Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Jali, a to kolejny odcinek z Margonemów. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał, widziałem komentarze, niektóre mnie naprawdę rozbawiły. I tak, w tym odcinku zacznę od tego, że chciałem wam się pochwalić, mianowicie dzisiaj udało mi się zdobyć taką czapeczkę zlotana przeze mnie wraz z kompanem. No, ekspiłem sobie maga, no i zobaczyłem, że ktoś tam woła na opka. Stwierdziłem, że kurde, czemu nie, może to ten szczęśliwy raz. No i tak się okazało, że to był ten szczęśliwy raz. Nawet wam tutaj pokażę. Wejdźmy sobie w Herosów, opętany paladyn. Łącznie ubić mam 4, no i jedna legenda dla mnie. Także całkiem ciekawie. Mamy tutaj właśnie tą czapeczkę. Bardzo fajnie. Ale głównym tematem tego odcinka jest coś innego, mianowicie kluczyki. Będziemy sobie ekspili mojego wojka. Kupujemy sobie, no niech będzie, inwestuję. 1100 łusek właśnie poszło. Poszło. Dostaliśmy 30 teleportów, które sobie od razu dochowamy. 5 teleportów zwoju czerwonego smoka. Mamy tutaj 7 kluczy i 10 błogosławieństw z lutem, także to akurat nam się na pewno przyda, te błogosławieństwa w sensie. Zróbmy sobie teraz tu mały porządek, te klucze sobie weźmę tutaj, to tutaj i teraz tak. To się nam przyda, bo to jest teleport do Mydhar, tu mamy jakieś EQ do założenia. No i te klucze powiedzmy, tu mamy potki jeszcze. Co tutaj jest, a tu jeszcze potki są, dobra. Ustawmy to sobie. No i dobrze, mam te 7 kluczy. No i zastanawiam się, myślę, że pierwsze przejdziemy sobie wspólnie powoli. Mam tu jeszcze Błogo na exp, także będzie używane, ale czy przy pierwszym to jeszcze zobaczymy. Możliwe, że przy drugim dopiero. No, mówię, zobaczymy, zaraz się okaże, moi drodzy. Tylko jeszcze zobaczę, czy przypadkiem tutaj mi E2 nie stoi, bo coś tam ogarniałem. No i tak, pozdrowienia dla dwóch osób, mianowicie dla Islindura oraz dla Skorpiona. Dwójkę pozdrawiam właśnie. Oboje pomogli mi w sumie po prostu, plus że są fajnymi osobami, także jeden chciał pozdrowienia, drugi również, można tak powiedzieć. No i serdecznie pozdrawiam chłopaków, mam nadzieję, że oglądacie. Jeśli oglądacie, to napiszcie, że dziękuję Ci za pozdrowienia. I oczywiście pozdrawiam również wszystkich innych oglądających filmik, moich widzów. No i fajnie, fajnie, że jesteście, że oglądacie. Miło na pewno. Dobra, czy się wszystko nagrywa? Trzeba by na pewno się wszystko nagrywa. Tak, nagrywa się, dobra, super. To co? Nie przedłużając, lecimy sobie do Mydhar. Mam jeszcze 7 tych teleportów, także można powiedzieć. Duża wartość tych strzałek tutaj. Gdyby nie to, że sam zaraz będę miał pełne ekwipunki, to bym sobie nawet pozbierał te strzałki, bo rzeczywiście jest ich całkiem sporo. No będziemy robili instancje właśnie, instancje. Kluczyki są, nie pozostaje nam nic, jak po prostu zagadać tutaj z chłopem. Tristan, okej. I dałbym 100 milionów dalej. Klucz. I mamy dwójeczkę. Pustynne katakumby. Jaki wybierasz poziom trudności? Pustynne katakumby. Okej, to powiedzmy, że. Kurde. Dobra, spróbujmy na trudnym. Spróbujmy na trudnym. Mamy tutaj takie katakumby. Potężne grupki. Czy odpalać to Błogo, czy może Błogo na lot odpalę? Bo to jest całkiem dobry pomysł teraz, żeby Błogo na lot odpalić i będę sobie wtedy też latał, bo mam te teleporty. Będę sobie latał do Tuni, sprzedawał. Dobra, zróbmy tak. Odpalmy to Błogo na lot. Zobaczmy, jak to będzie szło. Myślę, że będzie szło dobrze. O kurczę, no będzie potężnie zapełniany ten ekwipunek. Nawet nie wiem, czy przypadkiem nie mam za mało miejsca. Wiecie co, wezmę zaraz, jak teleportuję się do miasta, które do Tchuzel na przykład. Wezmę sobie wywołanie sklepu i będę w międzyczasie sprzedawał. Będę w międzyczasie sprzedawał. Easy to są katakumby XD. No i pozdrawiamy właśnie tutaj Skorpiona, który
pisze mi, żebym tylko się nie wywalił. No to są dość, dość proste, dość łatwe do ubicia grupki. Troszkę zarobimy sobie, bardzo fajnie, bo mi potrzeba pieniążków. Zarobimy sobie i te procenty, ile wpada za taką grupkę? Ile za to wpada? Kurczę, no niewiele, niewiele wpada. No właśnie, na następny level, przedział, że tak powiem, będę miał dopiero pustynię. Myślę, że tutaj pustynię mam, żebym nie padł. No tak, chyba następnym przedziałem właśnie będzie to, będzie pustynia. Kurczę, szkoda, bo liczyłem, że teraz będę już miał pustynię, a tu jednak katakumby się okazały. No nic, no ale przynajmniej sobie troszkę zarobimy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tą grupkę, wiecie co, sobie tych magów uwalę błyskawicznym, bo tylko oni mi coś tutaj biją, a wiem, że pewnie, znając moje szczęście, ile procent właśnie tutaj mam? 78,1 79,5, tak około 1,5% dostaję za grupkę, bo mnie pyta Skorpion właśnie, ile dostaję, także tak mniej więcej 0,5-1,5%. Wbiję sobie teraz trochę bez błoga, no bo jednak katakumby to wydaje mi się, że lepszym tutaj, lepszą inwestycją jest właśnie latanie z błogiem na lód, tak mi się wydaje. Spróbujmy, o tutaj już troszkę więcej mi ta grupka wzięła. Dobrze, że zainwestowałem sobie w te potki, które mało miejsca zajmują. No ale tak jak mówię, kupiłem jeszcze te lepsze, leczące po 10 tysięcy, z myślą o tym, że będę miał jednak tutaj pustynię. No i wtedy musiałbym założyć sobie takie błogo, takie, albo właśnie to z Expen. No zobaczymy, zobaczymy. Teraz wypadałoby ładnie wykorzystać to błogo z lotem, no bo używam tego ostatniego już. Dobra, tutaj również sobie na turowej walce ubijmy to, bo to są, z tego co widzę, tutaj dwie takie chyba najpotężniejsze grupki, chyba, nie wiem. Okej, okay. I po grupce, no ładnie, ładnie tutaj leci, całkiem nawet nieźle ten exp leci, mamy już 92,5% i zapełnione ile ekwipunku, o kurde, no to dość ładnie tutaj leci, oj, bardzo ładnie. Dobra, lecimy dalej. Kurde, nie spodziewałem się, że tak będzie tutaj dropić. Aż tak, może, aż tak. Bardzo fajnie. Chociaż trochę złota jest. Jest trochę złota, to sobie możemy zjeść, to zrobi się miejsce kolejne. Okej, okay. Zbijamy sobie kolejne grupki i kolejne. Uuu, tu już trzech magów jest, to trzeba już tutaj uważać. Tutaj trzeba uważać, moi drodzy. Błysk. Błysk, paraliż, tutaj uderzymy z zatarczy, błysk, błysk, i tu paraliż, i tu błysk, i uderzenie z zatarczy, i błysk, i powinien paść. No czemu nie padł? Halo? Mamy 283. Fajnie, fajnie, 283 wbity, to przynajmniej, przynajmniej tyle, już jest tyle przynajmniej. Okej. Okay. I ziup, lecimy sobie dalej, kolejna grupka. Nie jest tak tragicznie, nawet jeśli chodzi o sam exp, bo na lód to nie mogę tutaj narzekać, jak sami widzicie w sumie. Okej. Okay. No i tak, to piszcie, jak tam u was, jak po evencie, jak tam w szkole, co chcecie obejrzeć w następnych filmikach. Chyba od złego zaatakowałem, bo mi dość ładnie pocisnęło, ale już mamy 9%, 10 ponad już w sumie. Ziup, i kolejne grupki, i kolejne, i kolejne, i kolejne. Uuu, 4 loty, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Ile spadło mi? 6 minut tylko błoga mi spadło. O wow, to będzie naprawdę bardzo fajne zarobkowo. Tutaj teraz będzie bity smok, także życzymy oczywiście pazurka, no i legendy z pazurka. Ile w ogóle się nagrywa? 10 minut. Okej, okay, dobra, to wiecie co? To ja sobie przejdę, powiedzmy 2-3
dwa, trzy powiedzmy sobie przejdę. No i właśnie zobaczymy się niedługo. Dobra, my sobie lecimy dalej. Już prawie 2,84 jest. Po tej grupce powinno, no po następnej wpadnie. Chyba już, powinno przynajmniej. No jest 2,84. Loci również bardzo, bardzo przyjemnie. Jak sami w sumie widzicie, już 34 bańki. A i tak prawda jest taka, że sprzedaję wszystko u Tuni. Jakbym latał do Kendala, to już pewnie bym miał tutaj z 42 milion. No może nie 42, ale tak z 40. No, z 40 baniek bym myślę miał. Potki też już zmierzają ku końcowi, bo no coś tam mi zabierają cały czas te grupki, jakby nie patrzeć. Tu jest taka jedna z potężniejszych, ale jak widzicie całkiem dobrze poszło. No i ostatnia grupka, wielu łowców, raz, dwa, trzy, cztery, cztery loty, super, jedno miejsce. A, nie mogę stąd wyjść, no tak zapomniałem. I mamy ile kluczy zużytych? 4. I mamy ile jeszcze? 20 minut dopiero poszło z błoga. Okej, okej, okej. Kurde, po co się uleczyłem? Niepotrzebnie. Ups. Dobra, widzę już powiadomienia, także ja lecę dalej latać z kluczami. I zaraz się znowu zobaczymy. A to jeszcze w sumie sprzedam to. Wiem, że trochę marnotrawię, ja sprzedając to wszystko u Tuni, ale no chcę wykorzystać wszystko. Dosłownie wszystkie te klucze na tym błogosławieństwie. Jeśli mi zostanie, powiedzmy, nie wiem, ostatni, kurde, znowu się uleczyłem bez sensu. Jeśli zostanie, powiedzmy, ostatni klucz i jeszcze będę miał błoga, no to sobie wtedy już wrócę do Kendala normalnie. Także, no, ja lecę dalej. Robiąc sobie te całe instancje, tak, słuchać mojego psa. Słuchać mojego psa. Mamy, o, bardzo dużo lotów teraz. Bardzo fajnie. Ok, kolejna paczka lotów, spora paczka, spora, spora, nie powiem, że nie. Coś chciałem powiedzieć. A, znaleźli dema, no i sobie pójdziemy na dema, tylko już sobie szybko dobiję, szybko sobie dobiję tutaj tą całą instancję. Oczywiście nie za szybko, żeby przypadkiem tutaj czegoś nie popsuć, bo jednak, no, mimo że daję radę tym grupkom, także no na auto sobie daję radę i przebiegam dosłownie całą mapkę, tak poza jedną grupką, która jest mniej więcej tutaj, ona jest na środku, to jest trójka z trzema magami, to tylko jej nie biorę na auto, bo no jest najsilniejsza. Dobra, wychodzimy sobie stąd, lecimy sobie do Tuni, przy okazji kupię sobie ziup. To sprzedam. A, jeszcze strzały mi się tu w ogóle złapały. Kupimy sobie dwa razy teleporty. Ile mamy? 31 minut i ile kluczy? 2. Okej, to teraz będę sobie latał do Kendala. Zużyję to, będę latał do Kendala, no ale teraz polecimy sobie na demka. Dobrze, korzystając z chwili, że jeszcze czekamy na jednego, to powiem, że coś chciałem powiedzieć, tylko kurczę, zapomniałem co. A, ogólnie to będzie mała niespodzianka dla was. Zrobię mianowicie niedługo pokaz moich wszystkich itemków, jakie mam na Syberii. Wiem, że jest parę osób, które bardzo chciały je zobaczyć. No, moja kolekcja ostatnio się potężnie wzbogaciła. No i zobaczycie wszystko, wszystko wam pokażę. Mam nadzieję, że oczywiście nie będziecie aż tak zawiedzeni. No, mam tam parę ciekawych itemków, parę mniej ciekawych, ale tak to, no, troszkę się tego już pozbierało do pokazania, także no, to poczekamy sobie chwilę, aż przyjdą wszyscy i zaraz będziemy bić. Dobrze, bijemy już demka i zobaczymy, jaki locik. Mamy herko, unikat i jeszcze jeden unikat, także prawdę mówiąc nic nie ma takiego bardzo ciekawego. Dzięki, złapaliśmy unikat. Tunia będzie zadowolona. Pójdźmy sobie sprzedać wszystko do Tuni właśnie i odbierzemy sobie broń od Pteruśka. Właśnie tutaj. To znaczy od Skorpiona. Mam tu teleport do Tchuzal, świetnie. Bo muszę w końcu zmienić tą broń, bo mam na 184, to jest troszkę kpina i nieporozumienie, ale dopiero dzisiaj udało mi się ogarnąć tutaj właśnie
tą półtora rękę. No i zmieniamy. W końcu jest zmieniona. Idę sobie odłożyć tamtą do depozytu. Idziemy sobie odkurzyć. Cyk, depozyt, hyc. I mamy, sobie przy okazji 30 baniek wpłaćmy. Okej. Okej, to zróbmy to tak i tak. Super, świetnie. Troszkę pieniążków wpadło przy okazji. No, nowa brońka założona, znacznie lepsza od tamtej. SA trochę też lepsze. No i dobra, ja logam na mojego Wojka. 200, który on tam ma już? Chyba 284. I lecę sobie dalej ogarniać te całe klucze. Możliwe, że w następnym odcinku ogarniemy sobie te klucze do właśnie obłędu trójki, chociaż jeszcze zobaczymy, bo to jest jeszcze czas i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, także jesteśmy już, przyszedłem do końca te instancje. Zużyłem wszystkie klucze, wszystkie sześciuteńkie. No, popełniłem jeden błąd. Jedyny błąd. Mogłem już przy poprzedniej instancji polecieć do Kendala. Więcej bym zarobił. Myślę tutaj o jakichś mniej więcej 5 milionach więcej. I tak, co teraz możemy zrobić? Mam tutaj 16 minut jeszcze na użytku, że tak powiem, tego błogosławieństwa z lutem. No i prawda jest taka, że ja po prostu najchętniej bym sobie poleciał na katakumby. Przez te 16 minut zapełniłbym całe torby i jeszcze bym sobie zarobił kolejne 20 parę milionów. I wiecie co, chyba tak też zrobię po prostu i to będzie na tyle w tym odcinku, co prawda 16-17 minutowym, ale myślę, że w miarę jako tako treściwym. W sumie to po co idę tak, jak mogę po prostu się teleportować już. No i super, świetnie. Dobrze, no także myślę, że to będzie na tyle, moi drodzy, że to będzie na tyle. I ja sobie lecę teraz do Kendala sprzedać wszystkie rzeczy. Przy okazji wezmę sobie z depozytu już jeden Halcedon. No i co? Trzymajcie się. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego. Cześć. Dobra, jeszcze postanowiłem dograć tutaj. No, skończyłem praktycznie bić katakumby. Troszkę tutaj udało mi się zlotać. Dosłownie parę sekund temu spadło mi w błogo. No i zlotałem jeszcze tyle. I tyle itemów. Także no będzie parę M z tego jeszcze. Myślę tak, 132 max, 132. No ja sobie jeszcze tutaj zostaję, bo mam 30 miejsc. A teraz logniemy sobie na maga i pójdziemy sobie na obła. No, także bijemy sobie obła, bijemy go we dwóch magów. Ja 103,8 i skorpion 104,2, także ciekawie. Obło ma 104,4, także mała próba jest, można tak to powiedzieć. Czy rzucamy już szać? Jeszcze chyba nie. Teraz rzucę szać. Okej. Dobra. Troszkę spóźniłem tą szać, wiem o tym. No dobrze, że mam klątwę. To jest takie plus jeden. Plus jeden. Tak, dobra. I pijemy sobie tego obłędzie całkiem dobrze. Ja 100%, skorpion też. Także dajemy radę. Okej. I dajemy zaraz szać. No niestety, jak widzicie, jak szpunek tutaj no, wymaga wielu zmian, choćby ta broń na 112 i zbroja na 114. No to co mam tu przygotowane, to będę nosił właśnie brak broni na 140 z obła. Jakby teraz spadła, byłoby naprawdę przyjemniacko. No ma 19% obła, także poszło naprawdę znacznie lepiej niż myślałem. Dajemy F. I co mamy? Heroiczne łapki, także całkiem ciekawe. I dobra. Tym akcentem pozytywnym pozdrawiamy jeszcze raz skorpiona. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w next. Hejka.